W meczu 13. kolejki A-klasy sezonu 2021-2022 na Herbapol Plaza w Stanowicach gospodarze podejmowali Czarnych Wałbrzych. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Czarni Wałbrzych w strojach biało-czarnych. Gospodarze Herbapol Stanowice, stroje pomarańczowo-granatowe. Sędzią głównym tego starcia był pan Łukasz Zakrzewski. Przed tym meczem gospodarze na 5. miejscu w tabeli, 22 punkty po 12 meczach, Czarni na 9. pozycji, 15 oczek. Faworytem na pewno gospodarze, ale Czarni nie zamierzali tutaj tanio sprzedać skóry. I już gramy! Herbapol Stanowice, Czarni Wałbrzych! W pierwszej połowie aktywniejszy zespół Herbapolu, tutaj rzut wolny, długa piłka. Futbolówka trafia do Kacpra Żybury, ten zagrywa do Marcina Stolarza i super snajper Herbapolu zdobywa pierwszą bramkę w tym spotkaniu. 13. minuta meczu, Herbapol Czarni 1-0. Kolejna sytuacja dla Herbapolu. Dawid Białecki do Marcina Stolarza. Marcin Stolarz na prawym skrzydle. Jest Patryk Kuczma i piłka obok bramki. Swoje szanse w pierwszej połowie mieli również Czarni. Tutaj Kamil Szarek i dobre wyjście Mariusza Simaitisa. Kolejny raz w ataku goście. Damian Ziątek, dośrodkowanie. Niepewna interwencja bramkarza Herbapolu. Juri Pelypec, jeszcze Kamil Szarek i nie ma gola. Rzut rożny dla Herbapolu. Dośrodkowanie w pole karne. Mariusz Łucyk broni Bartłomiej Rudnicki. Jeszcze raz piłka na połowie Czarnych. Jest Dawid Białecki. Jeszcze raz Dawid Białecki i poprzeczka ratuje Czarnych. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą połowę meczu Herbapol Czarni. Druga zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 1-0. Minimalnie lepszy zespół Herbapolu i liczyliśmy na duże emocje w drugiej połowie. A to już fragmenty drugiej części spotkania Herbapol Czarni. W ataku goście Kamil Szarek i słupek ratuje zespół gospodarzy. Jeszcze nie koniec akcji i kontratak Herbapolu. Piłka trafia do Dawida Białeckiego, zabiera się z futbolówką napastnik Herbapolu i broni Bartłomiej Rudnicki. Więcej sytuacji bramkowych w drugiej połowie mieli gospodarze. Tutaj rzut rożny, zamyka akcję Marcin Stolarz i piłka nad poprzeczką. A to już kolejna akcja zespołu ze Stanowic. Szukają miejsca do oddania strzału zawodnicy gospodarzy. Marcin Stolarz, potężne uderzenie i broni Bartłomiej Rudnicki. Herbapol nadal próbuje podwyższyć prowadzenie. Dawid Białecki, piłka nad poprzeczką. W drugiej połowie żadnej z drużyn nie udało się trafić do siatki i spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Herbapolowi gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. A my następne spotkanie rozegramy w czwartek o 13:30 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego z Górnikiem Boguszów Gorce. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia.